Tygodnie wnet. Godzina 17:29 i 58, 17:30 wybiłam. Punktualnie przy telefonie jest pan dr Zbigniew Hałat, epidemiolog, były główny inspektor sanitarny kraju. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, witam. No to może zacznijmy od tego. Dużo jest tematów, które oczywiście związane są z koronawirusem, ale może zacznijmy od tego, co interesuje chyba naszych słuchaczy najbardziej, czyli szczepienia. Szczepienia w najbliższej przyszłości. Pan informuje, pan mówi o tym, że jest 20 odmian koronawirusa, które na razie mamy stwierdzone. To jak z tymi szczepieniami może być? Na który ten szczep, na którą tą odmianę trzeba by było tą szczepionkę wymyślić? Odmian to jest ponad parę tysięcy, natomiast szczepów faktycznie mających zmieniony genom na tyle, żeby również implikować inną odporność gospodarza, czyli człowieka. Jest 20, ostatnia informacja, a w każdej chwili może być więcej. Mało tego, śledzi się już losy takich szczepów. Wiedzą na przykład Amerykanie, że kolejne importy były z Europy, że teraz się sięga wcześniej, już przed rok 2020 i okazuje się, że wiele krajów było już ogarniętych cichą epidemią, no bez takich ewidentnie związanych z podejrzeniem o COVID, bo jeszcze nie znano nawet definicji wtedy zgonów. W związku z powyższym nie tylko to, co wiemy z wycieczki chińskiej do Paryża, a wcześniej do Rzymu w połowie stycznia, że tam pracujący z tymi chorymi Chińczykami francuski lekarz się zaraził na przykład, zachorował, ale wiemy też z badań wcześniejszych, również takich, które polegają na ponownym zbadaniu próbek pobranych w tamtym czasie z innych powodów, na przykład na grypę. A więc mamy do czynienia z sytuacją, w której sprawa jest dynamiczna, pokazuje zmienność i to nie mało tego wirusa. Jeżeli możemy śledzić losy szczepów, to możemy się zastanawiać, jak będą poszczególne genomy gospodarzy w tych konkretnych populacjach na to odpowiadać. To jest oczywiste zróżnicowanie genetyczne. Różna jest też odpowiedź immunologiczna. Stąd wiara w szczepienia, nawet taki lobbying, który uprawiają niektórzy nasi politycy na rzecz zakupów wczesnych, już na pniu kupowania, coś takiego, to jest moim zdaniem absurdem zupełnym, bo jeżeli to będzie sytuacja analogiczna ze szczepieniami przeciwko grypie, trzeba będzie je powtarzać w każdym nowym roku, nowym zestawem. Ciekawe, czy to będzie w ogóle osiągalne, ale niechby i tak było, że nie będzie losu, nie podzieli SARS-CoV-2 losów HIV-a, dla których do dzisiaj nie ma szczepień. A z kolei ta zmienność spowoduje, że niekoniecznie będzie odpowiedź, więc nie trzeba zbyt mocno przywiązywać się do tej idei, że szczepienia uratują świat. To jest bardzo ważna informacja, bo jak słyszymy i od przedstawicieli WHO, i od przedstawicieli Organizacji Narodów Zjednoczonych, to szczepienia mają być właśnie wybawieniem i głównym w cudzysłowie lekarstwem na COVID-19. Ale jak nauka pokazuje, którą staramy się śledzić i z niej wyciągać wnioski praktyczne, nie będzie to takie proste. Owszem, są jak zwykle w takich sytuacjach, przecież o HIV-ie słyszymy od dziesiątków lat, że już będzie szczepionka, już będzie, i nadal jej nie ma. I tutaj też wyrywni, różni naukowcy się pokazują w telewizorze, w gazecie i opowiadają o tym, że już mają wszystko gotowe. Daj Boże, żeby tak było, ale przecież mówimy o procesie przygotowania szczepionki do celów populacyjnych, a więc na przykład badania na zwierzętach, na czelnych, potem na ochotnikach, potem na grupie kontrolnej w porównaniu z grupą zaszczepioną. I w końcu się okazuje, że można szczepić bezpiecznie na tyle, żeby zaproponować przynajmniej tym zawodom, które są najbardziej narażone, oczywiście To będziemy na tę szczepionkę oczywiście czekać. Oczywiście, a jak pan się odnosi do leku? Mówię tutaj o chlorochinie. Jest to lek, który najbardziej jest dużo większa skuteczny. Jest nadzieja, muszę powiedzieć, a nawet do tego stopnia, że kiedy Novartis, notabene nie jestem zakochany w tej firmie z uwagi na to, że handluje GMO w tej części swojej agrochemicznej, no ale też ma firmę Sandoz i ta firma Sandoz prezentowała parę milionów dawek hydroksychlorochiny dla krajów, które tego potrzebują. No i akurat się trafiło Włochom i akurat Piemontowi, gdzie w 1500 aptekach można otrzymać za darmo dawki dla osób, które są w izolacji domowej i są chore na właśnie ten COVID. W związku z powyższym, skoro znalazł się donor i jest to jednak stosowane na skalę masową i to owszem pod kontrolą lekarza oraz zdalną, no to tu w kontraście do tej sytuacji mamy nasz kraj, gdzie lekarze, którzy by chcieli stosować to w innych wskazaniach niż te, które są przewidziane w refundacyjnych zasadach, nie mogą tego zrobić. Mogą tylko na 30% jest ta odpłatność i mogą tylko w ramach tej odpłatności, a nadto wyłącznie według wskazań. Wskazania to głównie to czyni sprawy reumatologiczne. I w związku z powyższym mamy jak gdyby wyrwane narzędzie, które nam się jednak należy. Oczywiście jest na całym świecie jakaś okrutna walka z chlorochiną. Są takie stany w Ameryce zwykle rządzone przez gubernatorów demokratycznych, które wręcz zakazały stosowania. Tam jeden z nich się wycofał. Ale zapewne jest to walka gigantów farmaceutycznych, w której ludzie, którzy by mogli mieć szansę wyjścia z tej opresji obronną ręką, tej szansy nie mają, bowiem stosowanie hydroksychlorochiny czy chlorochiny na etapie wczesnym już objawowym, czyli jak przechodzi z bezobjawowego zakażenia w skąpoobjawowe, już powinna być podana i wtedy może przyczynić się i są na to dowody, że się przyczynia do tego, że nie ma postępu choroby. A więc ratuje się pacjenta przed wszystkimi skutkami hospitalizacji i zbędnej wentylacji pod respiratorem. Tysiąc rzeczy jest łatwiej wtedy zorganizować w tej walce nierównej z wirusem człowiekowi, kiedy jest na samym wstępie ten wirus spacyfikowany. Więc należy jednak chyba zmienić decyzję ministra. To jest oczywiście pana głos, to jest pana uwaga. Jeżeli chodzi o respiratory i o używanie respiratorów, to też się pojawiły pewne wątpliwości co do zasadności. Mamy coraz głębsze uzasadnienie, że ten respirator stosowany w każdym przypadku jest nieskuteczny, wręcz odwrotnie, jest przeciwskuteczny. Podawanie tlenu jest ważniejsze, się okazuje teraz. Mechanizmy niewydolności oddechowej są odmienne niż te, o których wcześniej mówiono i w związku z powyższym zdecydowanie słusznym było zaopatrzenie lecznictwa w respiratory, nie tylko w Polsce, też na przykład w Nowym Jorku czy w ogóle w Stanach Zjednoczonych, ale ich użycie jest niespodziewanie nikłe, muszę powiedzieć. Były nasze przekonanie, że należy wyposażyć szpitale w respiratory, wynikały z tego, co się działo z grypą świńską. Tam te respiratory rzeczywiście pomagały ludziom, ale w tym przypadku niekoniecznie i dlatego też jednak się odchodzi, się szuka nowych terapii. Już w tej sytuacji, w której jest faktycznie zagrożenie na pacjencie z małojomie i akcja oddechowa musi być przywrócona, to jak najbardziej. Ale zanim do tego dojdzie, to stosuje się również cały szereg innych leków, w tym niektóre przeciwwirusowe, ostatnio leki przeciwzakrzepowe zyskują coraz większe zastosowanie z uwagi na to, że zatorowość płucna tutaj występuje częściej niż myślano. Jest generalnie rzecz biorąc obraz kliniczny COVID, a zwłaszcza następstwa późne jest coraz bardziej rozpoznawane. Tak jak mówiliśmy przed miesiącem, przed 2 miesiącami, choroba nam jest nieznana, wirus nieznany i nie wiemy jak się dobrać do epidemii, bo geniusz epidemii też jest nieznany. No to dzisiaj po tylu latach, po tej sytuacji, w której się już wyraźnie mówi, że wirus SARS-CoV-2 jest głównym zabójcą ludzkości obecnie, się liczy, że jest na drugim miejscu po chorobach płuc innych, a przed na przykład wypadkami drogowymi jako przyczyna zgonów. Liczy się też lata stracone życia. No, podchodzi się profesjonalnie do oceny skutków epidemii COVID na świecie. Nie przez polityków, nie przez publicystów, a przez epidemiologów po prostu. I to takich, którzy się jakoś nie skompromitowali z wcześniejszymi oszacowaniami. Więc mamy już pewną zebraną ewidencję co do standardów leczenia i wydaje się, że czas najwyższy, żeby Światowa Organizacja Zdrowia, która ma różne stanowiska przekazywane szerokiej publiczności oraz zawodowcom, zajęła się przede wszystkim zdefiniowaniem przypadku, żeby jeden kraj nie zgłaszał tylko tych, tak jak Polska, które mają potwierdzenie wirusologiczne, a na przykład inne kraje, tak jak Stany Zjednoczone, tam gdzie jest na podstawie objawów klinicznych, bez nawet potwierdzenia wirusologicznego. To się od 14 kwietnia akurat taka sytuacja zaistniała, że przestano wymagać w dokumentacji badań wirusologicznych i nagle o 1400 osób przyrosła liczba przypadków rozpoznanych w Nowym Jorku. Tam są też podejrzenia, że odrzucane zresztą przez Stowarzyszenie Amerykańskich Lekarzy, że się dlatego poddaje respiracji, żeby zarobić 40 tysięcy dolarów vis-a-vis $1300 za przypadek bez zastosowania respiratora. Ale to pewnie są takie złośliwe uwagi. One zresztą płyną z innych oszacowań dotyczących tego, ile kosztuje pacjent respirowany, a nie respirowany, a niekoniecznie w COVID-zie. Panie doktorze, i na koniec Szwecja, jak wiemy, nie wprowadziła tych obostrzeń, to są tylko zalecenia do ograniczenia kontaktów. Jeden z doradców Szwedzkiej Agencji Zdrowia oraz WHO, główny epidemiolog Szwecji przez 10 lat mówił, że kraje prześcigają się tylko w tym, żeby zastosować jak najbardziej restrykcyjny lockdown, że to jest zupełnie niepotrzebna polityka, bo i tak wszyscy z tym wirusem będziemy musieli prędzej czy później się spotkać. Jak pan ocenia takie stanowisko? To stanowisko kosztowało życie wielu Szwedów. Trzeba powiedzieć, że nie tylko, że jest tam wysoka fala zachorowań, ale też jest dużo zgonów. Z tego co pamiętam, to jest ponad 10% śmiertelność. Owszem, połowa z nich to są zgony w domach opieki późnej. W Polsce zresztą też przecież 40% chorych to są ludzie z domów żoli i tak dalej, DPS-ów. Ale ta śmiertelność jest wysoka, trzeba powiedzieć, to jest jedna prawda. I sam bije się w piersi ten doktor, pamiętam nazwiska, na T, że nie spodziewał się tak wysokiej śmiertelności właśnie w Szwecji. W odróżnieniu od pozostałych krajów skandynawskich, gdzie ona jest wyjątkowo niska i też jest niska zapadalność. W związku z powyższym nie ma powodu do chwały. Teoria dotycząca wypracowania odporności populacyjnej, stadnej opiera się o przekonanie, że zachorowanie pozostawi za sobą odporność na długo, tak? Na długo. Że dlatego ryzykuje się, można powiedzieć, życie tych najsłabszych po to, żeby pozostali przeżyli i byli odporni. Ale jak wiemy, ta odporność jednak wobec jednego szczepu się nie wytwarza, co wobec kolejnych szczepów pytanie, czy się wytworzy w ogóle. W związku z powyższym założenie z góry, że na ołtarzu wiary w to, że będzie odporność populacyjna dzięki temu, że się będą ludzie ze sobą kontaktować, położy się życie ludzi najbardziej wrażliwych, no nie do końca jest moim zdaniem etyczna. Epidemiologia jest taką samą dziedziną medycyny jak każda inna i w związku z powyższym zawsze rozważamy korzyści i straty i ten balans musi być, musi być korzystny, na rzecz korzyści oczywistych, bo inaczej byśmy nie podejmowali jakichś działań, bądź byśmy się nie powstrzymywali od jakichś działań. I dlatego też moim zdaniem jest to naganne. Co się stało w Szwecji? Ten doktor, o którym mówię, to jest profesor, który doradza w Szwedzkiej Agencji Zdrowia, profesor John Johan Giesecke. To on z kolei mówi o tym, że na przykład zamykanie granic nie ma sensu, bo już we wszystkich krajach Unii Europejskiej mamy koronawirusa, że takie ograniczenia zupełnie nie są potrzebne, bo po prostu ten wirus jest i on będzie z nami przez lata albo na zawsze. To już wiedzieliśmy z tą chwilą, kiedy przestaliśmy pytać, skąd kto przyjechał. No przecież w Polsce to samo było, że na przykład jak we Wrocławiu pytaliśmy się, skąd pan przyjechał, mówi nie, bo jestem z Wrocławia, no to akurat w tym mieście było dużo przypadków, które wobec tego możemy traktować sam Wrocław jak Mediolan na przykład, czy inne miasta, czy Bergamo, zachowując wszelkie proporcje oczywiście. Więc oczywiście to jest to słuszne, że się powstrzymuje od takich restrykcji, jakie były na początku sztywnych, że wszędzie jest ten wirus, ale też jest różne postępowanie w różnych krajach, różne są ukryte przypadki. Przecież do dzisiaj wiemy, że jest nawrót w Chinach i nowe prowincje są zajęte w Chinach i komunistyczna partia Chin milczy w tej sprawie. W związku z powyższym widzimy też sytuację w Rosji narastające, wszędzie się wygasza, można powiedzieć zwłaszcza ta krzywa epidemiczna, a w Rosji narasta. Lekarze się wypycha przez okna według tego, co prasa rosyjska donosi za to, że żądają maseczek, innych środków ochrony. No, w związku z powyższym mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś, kto przyjeżdża z kierunku, gdzie nie ma gwarantowanych skutecznych środków zwalczających epidemię, jest większym ryzykiem niż ktoś, kto jest na miejscu. W związku z powyższym nie byłbym przekonany, że wszystkie te zasady izolacyjne, jeśli chodzi o poszczególne kraje, czyli granice przeciwepidemiczne powinny być zniesione, a u nas to, no pani wie, pani redaktor, jak to było, że na przykład kierowcy tirów mogli jeździć bez kontroli, bez kwarantanny. Tutaj no, też były przypadki zakażeń. Stawiamy rodzinę. Kropkę. Doktor Zbigniew Hałat, epidemiolog, były główny inspektor sanitarny kraju. Bardzo dziękuję za rozmowę. Też dziękuję bardzo, życzę miłego wieczoru. My również życzymy miłego wieczoru. Pogoda piękna w Warszawie i w Krakowie również. I teraz posłuchajmy Janis Joplin, a za kilka chwil będziemy wiedzieć, co się dzieje na Bliskim Wschodzie, a o tym opowie nam Maciej Jastrzębski. To już za 3,5 minutki.